Jesteście małżeństwem już 30 lat? Banalność, szarość i rutyna codziennego życia zaczynają burzyć wasz związek? Być może pomoże najnowszy spektakl w reżyserii Krystyny Jandy pod tytułem Seks dla opornych, w którym to główni bohaterowie Barbara i Karol próbują poradzić sobie z problemami za pomocą poradnika. Monotonia jest w stanie zabić nawet najbardziej trwały związek. W spektaklu nie odnajdziemy jednak uniwersalnej odpowiedzi, jak jej uniknąć. Jezus Maria, z kim ja żyję 27 lat? No i jakim cudem ja mógłbym to teraz przebić? Przebić? Ty nie musisz niczego przebijać, ty nie musisz konkurować z tym, co mi przed chwilą przyszło do głowy. Ha. Co? Nie muszę. Absolutnie nie. No otóż właśnie muszę, moja droga, bo to właśnie te twoje pomysły są czymś, co wpędza nas w kłopot. Ale ja tego nie rozumiem. Nikt i nic nie dorównuje temu, co tobie chodzi po głowie, nie wyłączając mnie. A to jest nieprawda! To jest prawda. Główne role w spektaklu grają Dorota Kolak i Mirosław Baka, związani na co dzień z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. Scenariusz, zarazem wesoły i gorzki, został wybrany specjalnie pod ten duet aktorów. Ja od dawna chciałam, żeby pani Dorota Kolak i pan Mirosław Baka grali w jednym z naszych teatrów, tutaj w Warszawie, albo w Ochtarze, albo w Polonii. Z kolei tam jest to no po prostu duet gwiazdorski na Wybrzeżu, bardzo lubiany przez publiczność. I nagle zrozumieliśmy, że no, ja wierzę w aktorstwo jak nic w teatrze. Ja po prostu zawsze budowałam teatr na aktorach i to jest w ogóle domena naszych teatrów. Natomiast to jeszcze jest doskonały scenariusz na taką prawdziwie błyskotliwy popis zawodowy, a jednocześnie tekst, który jest bardzo ludziom bliski. I z wielu tekstów, które czytaliśmy, uznaliśmy, że dokładnie ten tekst jest najlepszym dla tych aktorów, dla tej pary. A jaką receptę na monotonię w związku mają sami aktorzy? Ten aspekt w ogóle, to zagadnienie jest tak ogromne, tak szerokie, dotyczy każdego małżeństwa, ile jest ich na świecie i każdy musi to jakby po swojemu to wyjaśniać. Tutaj jest tylko zbiór jakichś, powiedzmy, w pewien sposób typowych, powtarzających się sytuacji ułożonych w taką mozaikę dającą obraz jednego małżeństwa, ale nie jest to w żaden sposób próba wyjaśnienia i znalezienia recepty. Nie. Ja z racji szczęścia w życiu, które mam, znalazłam faceta, z którym się nad tym nie zastanawiam od 30 lat, tylko po prostu z nim jestem i jest fajnie. Więc ja nie jestem ekspertem w tej sprawie, ja nie jestem terapeutą w tym sensie, nie pomogę. Co trzeba robić? No myślę, że po pierwsze musi być miłość pod spodem, a po drugie, no słuchać się. Spróbować się wysłuchać do końca. A ty myślisz o mnie? Na przykład w pracy? Pewnie, że o tobie myślisz. Tak? Ale w tym sensie? W jakim sensie? O seksualnym. Czy ty uważasz, że jestem atrakcyjna? No, nie jestem facetem, co myśli o jakimś Włochu zanurzającym swój biszkop w cudzym kapucynie. To powiedz mi, co myślisz? Ale o tobie? O mnie, o sobie, o psie, no wszystko jedno. No. Powiedz mi, co cię kręci? Bo ja już naprawdę nie wiem, co ja mam teraz wymyślać. Lateks, obcasy, pejcze, łańcuchy. A myślisz o takich rzeczach? Pewnie, no przecież jestem mężczyzną. No to opowiedz mi swoją fantazję. Pokolenie 50-latków wiele razy usłyszy gorzką prawdę o sobie i swoich związkach. Jednak jak twierdzi Dorota Kolak, spektakl powinni zobaczyć również młodzi ludzie. Dla nich będzie zabawna ta cała zewnętrzność, pewne takie ironiczne spojrzenie, które jest istotne w tym przedstawieniu na siebie, ale myślę też sobie, że jak wyjdą z przedstawienia, to gdzieś tam z tyłu głowy zostanie im taka, nie wiem, że będzie się zaświecała, czy co jakiś czas się zaświeci czerwona lampka, kiedy ich związek zacznie się w nim dziać coś złego i tam ta czerwona lampka zabłyśnie i powie, aha, to było tak, o, to już to raz widziałem, już to raz przerabiałem. Trzeba się zatrzymać, spojrzeć na nowo, porozmawiać i spróbować być blisko siebie. W małżeństwie pewnego rodzaju rozwiązaniem problemu, choćby one były gdzieś poza małżeństwem, jest możliwość podzielenia się z najbliższą osobą tym problemem. Siła, odwaga
bycia do cna szczerym. I to jest, myślę, najważniejsze, bo bywają różne sytuacje krytyczne w małżeństwie, ale zawsze, myślę, teraz też nie chcę się mądrować i tworzyć tu jakichś prawd życiowych, ale to, co w tym spektaklu jest ważne, to ja myślę, że ta szczerość, która, do której na koniec spektaklu my wyjaśniamy sobie tak wiele rzeczy i tak wiele rzeczy na tej scenie pada i śmiesznych, i strasznych, i bolesnych, ale przede wszystkim już później, im dalej zagłębiamy się w spektakl, tym bardziej uczciwych. I to jest, myślę, bardzo ważne. To, czy problemy Barbary i Karola nie odzwierciedlają naszych własnych, będziemy mogli sprawdzić już od 12 lutego w Teatrze Polonia.